Jak aktywować płatności Apple Pay? Masz iPhone'a? Aktywuj płatności Apple Pay w aplikacji POPay i płać telefonem zbliżeniowo w sklepie lub w internecie. Zaczynamy! Zaloguj się do aplikacji POPay i w dolnym menu wybierz profil, następnie ustawienia i Apple Pay. Wybierz kartę, którą chcesz dodać do płatności Apple Pay i na kolejnych ekranach wybierz dalej. Zapoznaj się z warunkami oraz zasadami korzystania z karty w Apple Pay i zaakceptuj je. Zweryfikuj swoją kartę, na przykład przez wiadomość SMS, w której otrzymasz kod do wpisania na ekranie telefonu. Twoja karta jest gotowa do użycia z Apple Pay. Ustaw ją teraz jako domyślną dla płatności i możesz już płacić swoim telefonem. Aby zapłacić zbliżeniowo, naciśnij dwukrotnie przycisk boczny na telefonie, uwierzytelnij się przy użyciu biometrii i zbliż telefon do terminala. Z Apple Pay zapłacisz także w internecie i aplikacjach mobilnych. Wystarczy, że jako metodę płatności wybierzesz Apple Pay i potwierdzisz płatność na telefonie. Możesz dodać do Apple Pay pozostałe karty płatnicze i podczas płatności wybrać tę, którą chcesz zapłacić za zakupy. Możesz również aktywować płatności na Apple Watchu i płacić nim zbliżeniowo, podobnie jak telefonem. Płatności Apple Pay są bezpieczne, ponieważ wymagają odblokowania telefonu biometrią albo PIN-em, który znasz tylko ty. Możesz zapomnieć o portfelu i karcie. Korzystanie z płatności mobilnych jest łatwe i fajne, prawda? Więcej informacji o Apple Pay znajdziesz na stronie banku. Bank PKO SA.